Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Spotykamy się na konferencji prasowej w ramach trwającego Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Niepodległość, Szanse i Zagrożenia. Moim i Państwa gościem są przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka imienia Każdego Człowieka. Z wolontariuszy mam tutaj zaszczyt gościć panią Annę Rosińską oraz pana Wojciecha Przybysza, jak również podopiecznych. Proszę się przedstawić. Mam na imię Dominika. Mam na imię Kacper. Mam na imię Kuba. Mam na imię Mikołaj. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. I moje pierwsze pytanie właśnie tutaj do przedstawicieli. Jaki cel przyświeca samej pracy wam jako wolontariuszom? Dzień dobry Państwu. Jesteśmy z tymi dziećmi na co dzień. Spędzamy czas po prostu. Często wolontariusze, którzy przychodzą i chcą być wolontariuszami, pytają się, co będą robić. To najczęstsza odpowiedź pada być, bo najciężej jest być. Nie chodzi o jakieś szczytne cele, że będziemy teraz robić, nie wiem, odrabianie lekcji długie, uczyć fizyki, nie wiem, starać jakąś pomoc materialną. Tu chodzi o to takie codzienne bycie, czego tak naprawdę większość dzieci dzisiaj nie ma na świecie, ponieważ my dorośli, ja, Wojtek, całkowicie zapominam o tych potrzebach małych dzieci, bo jesteśmy na 5 etatach, jesteśmy czasami pod wpływem alkoholu, siedzimy w więzieniach, mówię z perspektywy rodziców. I wtedy dzieci najbardziej cierpią. Są rozwody i dzieci cierpią i nie ma kto z nimi spędzać czasu. A więc przestrzeń, w której my jesteśmy, jaki cel nam przyświeca, czyli jesteśmy z tymi wszystkimi dziećmi, z którymi rodzice nie są. I to nie są już tylko rodziny, gdzie jest problem taki ogólnospołeczny, nie, czy alkohol, czy przemoc, ale są to niestety rodziny, gdzie jest dużo dobra materialnego, gdzie jest jakby wysoki poziom społeczny, ale niestety samotność tych dzieci jest taka sama jak rodziców w rodzinach, gdzie rodzice, nie ma tych rodziców, bo siedzą, bo gdzieś są daleko w jakiejś trasie, więc jesteśmy z tymi dziećmi, z którymi nie jesteście wy rodzice. Jest to dość nowatorska inicjatywa na terenie samego miasta Torunia. Jakie inicjatywy wchodzą właśnie w skład waszego działania? No, inicjatywą jest każdy człowiek. Nasze stowarzyszenie ma patrona. Naszym patronem jest każdy człowiek. I to jest wybrane świadomie, ponieważ każdy z Państwa, jak tu siedzicie, jesteście na tyle istotni i ważni, że możecie być ważniejsi od Jana Bosko Świętego, od Filipa Neri, mojego kochanego Świętego, od Janusza Korczaka, ponieważ to jest jeden człowiek, który zmienił losy świata. I my wierzymy, że każde z tych dzieci, Kuba, Kacper, Mikołaj, Dominika i wszystkie inne kilkaset osób, dzieci, które u nas są, mogą być patronem, mogą być tacy ważni, że mogą zmienić ten świat na lepsze. Dlatego, jakie było pytanie? Pytanie było o inicjatywy. Tak, inicjatywy. Dlatego każdy człowiek, który do nas przychodzi, przychodzi z jakimś pomysłem, z jakąś historią. Ty na przykład lubisz robić zdjęcia i już masz kilkoro dzieci u nas, które będą szły za tobą. Pani mogę zrobić zdjęcie, a ty powiesz tak, dasz aparat warty 10 tysięcy złotych, dziecko tego nie odczuje poza kilogramami na dłoni, ale będzie miało satysfakcję, że ktoś, kto kocha robić zdjęcia, poświęca czas naszym dzieciom. Podobnie też inne pasje. Każdy z nas ma jakąś pasję. Ktoś jest matematykiem, ktoś jest piłkarzem, siatkarzem, rolnikiem, leśnikiem, ktoś lubi śpiewać, tańczyć. I u nas takie inicjatywy właśnie są, które są wprowadzane przez wolontariusza. Więc inicjatywy typu, ja na przykład lubię być mężczyzną, więc prowadzę, tak, prowadzę zajęcia męskie. Zainicjowałem taką grupę Tato, męskie wyprawy, męskie relacje i z chłopakami spędzamy czas na survivalu, na wycieczkach, na rozmowach, na męskim kinie. Są te dzieci od 5 roku życia, chłopaki do 20-25.
Byliśmy ostatnio w Szklarskiej Porębie, dzieci były pierwszy raz w górach, więc to są takie męskie chwile i chociażby takie inicjatywy. Ania, może będzie miała chwilkę, by powiedzieć też o inicjatywie MAMO, czyli kolejna przestrzeń, która jest zaniedbana bardzo w rodzinach, czyli takie relacje mama-córka, dorosła kobieta, mała kobietka, tutaj na przykład bardzo fajna relacja się wydziewa, mimo że Dominika ma mamę, no to te panie mają ze sobą super relacje, bo rozmawiają na różne tematy, nie? Bo sobie razem paznokcie pomalują, czy też, nie wiem, włosy ułożą, pójdą do higienistki, to jest też taka przestrzeń inicjatywy MAMO, być kobietą, być damą. Przecież mamy kilkadziesiąt różnych inicjatyw, bo jest kilkudziesięciu wolontariuszy. Ostatnio, tutaj powiem, z naszych serc wypłynęło pragnienie otworzenia okna ciepła, pokazuję, ponieważ to jest nasze logo wypieszczone, gdzie z dziećmi, wolontariuszami gotujemy zupę w wędce i wydajemy tą zupę z naszego okna, z naszej siedziby na Jęczmiennej. Jest od tygodnia ta akcja, ale już jest bardzo fajny odzew. Przyszła starsza pani ze Starówki, która poprosiła o zupę w słoiku na przykład dla swojej sąsiadki chorej, nie? Więc myślę, że to jest przestrzeń, przez którą będziemy docierać do tych starszych osób na Starówce. Podam też jeszcze, jeśli chodzi o inicjatywy. Jesteśmy głęboko osadzeni w problemach alkoholowych, mianowicie o skutku picia przez mamy, czyli to jest FAS. Dzieci, które są urodzone, będąc kąpane w alkoholu, niestety nie są w stanie tak funkcjonować jak dzieci, które nie są tak urodzone. I warto jest o tym mówić, i ponieważ warto jest zmniejszyć wymagania co do tych dzieci. Więc organizujemy, współorganizujemy konferencję w Toruniu, zapraszam na nią, szczegóły może później, gdzie będziemy mówić głośno o tym, jak podejść do dzieci, które są w FAS. Tudzież inicjatywy, to codziennie jesteśmy, codziennie odrabiamy lekcje, mamy salę gimnastyczną, można przyjść, pograć piłkę nożną, w siatkówkę, wejść na ściankę spinaczkową, pograć w bilarda, pograć w szachy. Chcemy, żeby każde dziecko, które przechodzi przez wędkę, budzone w nocy, znało tabliczkę mnożenia do 100, ponieważ wiem, że ta umiejętność jest mega ważna w życiu, nie tylko w takim edukacyjnym. Poza tym jeszcze powiem, że no, staramy się znaleźć takie bardzo oryginalne, indywidualne metody nauczania naszych dzieci, ponieważ wiemy, że każde dziecko ma różne możliwości przyswajania tej wiedzy. Tak więc jeden wolontariusz, jedno dziecko uczą się wzajemnie od siebie, ponieważ dzieci też uczą nas bardzo pokory. Przychodzimy z fantastycznym planem na 15 dzieci. Chcemy je zabrać, nie wiem, do Hyde Parku gdzieś tam, ale tym dzieciom się nie chce. One wolą pójść do Parku Bydgoskiego na przykład, nie? Więc te dzieci łamią w nas schematy. My, dorośli, mamy dla ciebie dobry plan. Tak jak my byśmy chcieli powiedzieć Panu Bogu, nie? Jak rozśmieszyć Pana Boga, powiedzcie Mu, czego chcecie. Więc te dzieci nas uczą pokory, że nie jest najważniejsze to, co my mamy w głowach i w sercach. To takie są inicjatywy. Mogę mówić i mówić, bo to kocham po prostu. Wędka, a nie ryba, pasja, a nie przymus. Skąd ta nazwa? Tu już troszkę dotknąłem tej przestrzeni. Pasja, a nie przymus. Wędka, a nie ryba. Wędka, ponieważ zabieramy tym dzieciom bardzo często przez pokolenia takie wdrukowane nastawienie roszczeniowe. Dotknę teraz tej przestrzeni wprost. Jeżeli pochodzisz z biednej rodziny, to należy ci się pomoc społeczna, ferie, wakacje za darmo w Dąbkach. I my niestety łamiemy to bardzo. To jest często bolesne, ponieważ dochodzą rozmowy, w których mówimy wprost, nie należy ci się nic. Tym bardziej nie należy ci się nic więcej niż dzieci, które mają. To, że jesteś z takiej rodziny, to, że jesteś z rodziny rozbitej, to, że jesteś z rodziny, gdzie była przemoc, nie oznacza to, że będzie się świat nad tobą litował. Wykluczone. Ty masz mieć świadomość taką, że to od ciebie zależy to, że ty nie będziesz miał takiego życia. I mimo, że to są dzieci w wieku 7, 8, 9, 10, 10 lat, tych przestrzeni dotykamy z nimi świadomie, ponieważ po to jest też wędka, nie? Żeby zmienić tą świadomość. I stąd jest ta wędka, a nie ryba. Dzieci nie przychodzą, na przykład chcą tańczyć, fajnie, chcesz tańczyć, dobrze, ja ci mogę
na przykład pożyczyć głośnik, ale całą resztę sobie już załatw samą. Młodzież, dzieci, instruktora, ja mogę znajomego mojego poprosić, ale to ty sporządź plan, program. Dzieci lubią mieć na przykład nocki w wędce. Nie, Dominika? I kto z was uczył się pisać podania w wieku 7, 8, 9 lat? A dzieci w wędce już piszą podania. Piszą podania do mnie. Podanie o nockę, czyli gdzie mam się znaleźć imię, nazwisko, data, tytuł, o co prosimy i kto prosi. Więc tak długo piszą, aż napiszą bez przekreślenia, bez błędu. Więc no, staramy się taką wędkę im dawać w każdej możliwej przestrzeni życia, bo to ma sens według nas. Stąd jest właśnie też ta nazwa, wędka, nie ryba. Również dlatego, co już też dotknąłem, takiego indywidualizmu, ponieważ na wędkę no, z reguły można złowić jedną rybę. Ciężko jest, żeby się bały dwie. Więc wędka, jedno dziecko, jedno podejście, jeden wolontariusz. Do każdego indywidualnie, by jak najwięcej znaleźć tego diamentu w tym dziecku, bo w to wierzymy, że każdy z nich jest takim diamentem. Dlatego wędka oraz dlatego, że Jezus łowił. Wędka ma fundamenty bez dwóch zdań Boże. Wędka zaczęła się od nawrócenia mojego, moich przyjaciół. Bóg jest fundamentem, więc Jezus łowił. Od tej pory będziesz łowić ludzi i my w tym duchu jesteśmy. I do Jezusa, do Pana Boga, do Kościoła w wolności totalnej przyprowadzamy dzieci. Jeżeli ktoś z dzieci na przykład chce pójść z nami na mszę, wiedzą, że idziemy, to idą. Nie ma przymusu. Chcesz, to chodź. Nie chcesz, to nie. A dzieci wiedzą, że to jest przestrzeń, gdzie my jesteśmy również jako wolontariusze bardzo często. Jeszcze poproszę o pytanie od dziennikarza. Proszę o przedstawienie się i podanie medium. Konrada Szkudlarek, zespół prasowy. Ja mam takie pytanie, co trzeba zrobić, żeby zostać wolontariuszem? I drugie, czy dzieci jakby, jak trafiają do państwa, czy mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa? Dziękuję. Raz. Żeby zostać u nas wolontariuszem, trzeba po prostu przyjść. Przyjść, zobaczyć, pobyć z dziećmi, to co my robimy na co dzień tak naprawdę, więc zapraszamy was wszystkich. Psycholog, tak. Psycholog, terapeuta, specjalista od integracji sensorycznej, logopeda, są to wolontaryjni specjaliści, którzy kiedy jest taka potrzeba, pomagają dzieciom, ale poza tym mamy nawiązane współpracy z różnymi jednostkami specjalistycznymi, na przykład Fundacja Daj Szansę, które pracują z dziećmi i rodzinami z niepełnosprawnościami, więc ja jestem geologiem, nie znam się, więc tam, gdzie się nie znamy, tam odsyłamy do tych, którzy się na tym znają, więc nie jesteśmy omnibusami, nie chcemy wszystkiego sami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Karol Nosek, zespół prasowy. Ja mam pytanie do Dominiki, jeśli dobrze pamiętam, i do młodszych wolontariuszy. Co najbardziej lubicie robić w wędce? Ja najbardziej lubię skakać na ringu i grać w piłkę. Ja najbardziej lubię też skakać na ringu. Ja tak samo jak mój brat. Ja lubię gotować. Po prostu gotuję jak szefowa kuchni, Dominika. To jest trzech braci. Mamy ring, prawdziwy ring. Mamy salę gimnastyczną, którą wynajmujemy od miasta, a od kilku tygodni jest ring, taki ring wrestlingowy. W Toruniu jest grupa wrestlingowców, którzy użyczają od nas sali. Mamy taką satysfakcję, bo dzięki nam oni zaczęli rosnąć. Zapraszam 9
grudnia na pokaz mikołajkowy do wędki wrestlingowy, który zrobią. To jest takie show prawdziwe. I to jest właśnie ten ring, który codziennie u nas stoi, a dzieci korzystają na maksa. Dominika zrobi pączki. Tak. Jeszcze jakieś pytania? Już ostatnie pytanie. Takie pytanie do Państwa. Joanna Wysocka, Radiowy Ekspres Studencki. Ja jestem z rodziny wielodzietnej, jest nas 12 w domu. I właśnie różnice między nami są małe i właśnie bywało w domu tak, że rodzice nie mieli dla nas czasu, że mama zawsze była zajęta tym młodszym, a tato był w pracy. I właśnie chciałam się zapytać, jak Państwo organizują właśnie sobie dzień, żeby jeszcze tyle uwagi móc poświęcić właśnie tym dzieciom. Dziękuję. Dzięki temu, że jest nas około 50 osób, czy jest 50 rodziców, bo gdyby to były dwie osoby, które teraz widać dorosłe, to nie dalibyśmy na pewno rady. No, ja nie mam swoich własnych dzieci, nie wiem jak to jest. Więc cały szacun dla mamy, która ma tą 12, czy 5, 10, zawsze z wielkim podziwem patrzę na to, a dlatego, ponieważ ja nie daję rady, no to zaprosiłem i zapraszam cały czas wolontariuszy, żeby pomagali. A wtedy bardzo się wiele wydziewa. Niektóre dziewczyny przyglądają się swoim chłopakom, jak to oni zajmują się dziećmi i wtedy skowronki. Więc w wędce jest taka też przestrzeń do filtrowania, do sprawdzania kandydata na małżonkę, na męża. Tak, powstało dużo par, jest kilka małżeństw i to są szczęśliwe małżeństwa, bo to jest taka przestrzeń testowania naprawdę, bo są przestrzenie, gdzie trzeba być i mediatorem, rozjemcą, trzeba zabrać jakąś, przyjąć stronę, rozwiązać konflikt, wymyśleć, jak tutaj zorganizować czas, by dzieci się nie nudziły, bo dzisiaj bardzo często nudzę się, tutaj troją się, dwoją się wolontariusze, nudzę się, więc to też trzeba z tym powalczyć, żeby nie wyjść sfrustrowanym z tego miejsca, jakim jest wędka. Dziękuję bardzo za rozmowę, za przybycie. Dziękuję dziennikarzom za pytania.